Był to zwykły dzień Sidzeja Karla Johnsona. Postanowił, że super pomysłem będzie zamordowanie kogoś po cichu z nosa. I to faktycznie zrobił, a potem zrzucił się na innych z nosem, bo jest psychopatą i będzie wszystkich mordował, jak Holmes będzie mordował ludzi i kobietę będzie podzynał, a później będzie im robił. Będzie im potem dupę tarł kobietą, tym zabitym nozem będzie tarł zabitym kobietom dupę. I macie, to takiego robił ze swoją kolejną ofiarą, którą znalazł. Wszyscy się zastanawiali dookoła, to on odpierdala, ale nikt nie reagował, bo to jest razy tu raz, bo ten każdy ma wyjebane na śmierć. Bo poza karetką pogotowia i poza ambulancami, poza lekarzami, to tylko oni mają. O, chyba już nie uratujecie panowie. Chyba nie. Chyba się spóźnili, co, prawda? Spóźniliście? A ja pierdolę, co za debil. Ej, panowie! Kobieta mieliście uratować! Kobieta mieliście uratować! Co z was dosyniaca nie daruje? Zostawiliście tę kobietę na pastwę losu, ja wam tego nie daruję! Sprawiedliwość dla tej biednej kobiety! Ja zaraz wymierzę sprawiedliwość! Ty gnoju! Kobietę nie ratujesz! Zostawiłeś kobietę! Nie daruj się tego! Ale ty teraz zrobię gzebanie nozem w dupę! Nie uratowałeś tamtej kobiety! Teraz umrzesz przez to! Umrzesz? Powiedz coś, umrzesz? Teraz, w tym momencie, umrzesz? A my co jest, a zrobię po twojej śmierci? Gdy już twoją dupę? Wygzebię tym nosem? Teraz tak ja ci ukradnę, ale to za chwilę. Najpierw ci muszę wygzebać dupę nosem. Dobra, wygzebałem? Biorę karetkę, przejmuję ją, ona jest moja. Coś pięknego po prostu. Ja muszę sobie taki stopów robić, bo zdaję sobie zero sprawy z tego, że Zara w ogóle nie jest zabawna. Ja za bardzo poważnie traktuję te rzeczy, które mam robić na 100% i przez to, że ja zbyt poważnie do tego podchodzę, to jest za mało zabawy w tej grze. Dlatego to chyba nie brakuje. To bardziej co jest GTA, to jest trzeba bawić, to jest trzeba zabijać, a nie bez przerwy być profesjonalnym. O, to chyba na... Dobra, idziemy więc w tym odcinku wykonywać kolejne próby kontrolne, lotnice razem tu raz. Zostały nawet 4 do zrobienia. Zrobimy sobie te próby. To potem następnie zostaną nam tylko wyścigi w Los Santos do zrobienia i potem odcinek zabiorę się za podkowy. Albo jest odcinkiem. No, podkowy się zabiorę wtedy, gdy będę miał akurat. Gdy będzie tak akurat taki dzień, że nie będę mógł nagrać filmu, w sensie, że nie będę mógł nagrać mojego głosu, bo no, moja matka nie chce nie pójść, to wtedy sobie właśnie podkowy nagram. Na chwilę obecną punkt kontrolny helikopterów. Jedziemy. No, tym razem sobie polecimy helikopterem. Helikopter lata się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie w tej grze. Więc powinno się bez problemu udać. No to jest Merrick. Merrickiem się przyjemnie lata. A w tle leci piękna muzyka z aut. Zobaczmy naprawdę, że nie jestem w stanie aut nagrać. Ale niestety gra się psuje. Bez przerwy, gdy chcę odpalić tryb karier, to gra mi się krasuje i musiałbym sobie jakoś kombinować, żeby to grę naprawić, a nie chcę ogólnie tego robić. Bo boję się po pierwsze, że mógłbym też to zepsuć, a po drugie, ja w ogóle nie wiem, jak to naprawić. Mój brat mi kiedyś to naprawił, ale to było na moim starym laptopie, który miałem w Polsce. A tak to nie wiem, co zrobić z tą grą, żeby działała właśnie. Irytuje mnie to strasznie ogólnie, tym bardziej, że w dzieciństwie nagrywam auta i fajnie by było znowu te auta nagrać. Byłaby kolejna seria dzieciństwa, bo ja w dzieciństwie ogólnie kiedyś, to są stare dzieje i ogólnie tych serii już nie ma na YouTubie, bo już dawno mój kanał stary z dzieciństwa jest skasowany. Ale ja właśnie w dzieciństwie nagrywałem Call of Duty, między innymi Modern Warfare, to Call of Duty nagrałem już obecnie. Nagrywałem również Call of Duty Modern Warfare 2, to jest ta seria, jest również na moim kanale obecnie. Już nagrana. Nagrywałem GTA Vice City, no to jest GTA Vice City jest nagrane. Nagrywałem GTA San Andreas na 100%, teraz proszę bardzo, nagrywałem GTA San Andreas obecnie na 100% i tym razem przejdziemy akurat GTA San Andreas na 100%, tym razem nam już nic nie zaszkodzi, żeby owe GTA San Andreas na 100% przejść. No i nagrywałem mój z auta. No ale niestety tym razem aut nie nagrał. Co prawda mógłbym nagrać mistrzostwa dzwonka, bo akurat one mi działają, ale nie wiem, jakoś nie wiem, czy mi się chce mistrzostwa dzwonka akurat nagrywać.
Może nagram w sumie, bo nawet fajnie by było. Tylko kurde, to tam tak irytuje ten lektor ogólnie. Jeden z jednak mistrzostwa wazołka to nie to samo co Pierre'a coś out. No ale może nagra, pomyślę o tym jeszcze. Na chwilę to skupiam się na tych tekstach, które obecnie mam, czyli Wiedźmi 2, Plague Tale, Gears of War, kolejna ta seria, potem restuję laptopa do Windowsa 10 i mam nadzieję, że uda się wreszcie również nagrać Life is Strange 2. No zobaczmy jak będzie. Na chwilę obecną cieszę się przynajmniej z tego, że udało się ratować serię z Wiedźmina 2, bo tam miałem pewne problemy, ale znalazłem sposób na to, żeby Wiedźmina 2 normalnie nagrywać. No i na zasadzie seria jak najbardziej będzie się pojawiać. No może będzie dwa odcinki nagrane. Znaczy ja właśnie wiem, teraz gdy to nagrywam, to wy te dwa odcinki dostaniecie, bo... Nagrywam teraz obecnie na zapas właściwie te odcinki. Nagrywam teraz Wiedźmina, nie to samo wraca z Plague Tale. Z Plague Tale jak najbardziej ta seria będzie ukończona, myślę. I to w ogóle Plague Tale nie jest aż tak długi jak myślałem, bo Plague Tale ma właściwie 16 rozdziałów, a nie 17 i też nawet sprawdzimy ile te rozdziały trwają, bo to widzę sobie nie spoilerowałem, ale niektóre rozdziały są krótkie strasznie, więc ja myślę ogólnie, że nawet szybko ten Plague Tale skończę. Choć to też zależy od tego, jak mi pójdzie z poszczególnymi sekwencjami w tej grze. Bo na chwilę obecną to mi niezbyt dobrze idzie. No ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. Zwątpię raczej nie. A to co ogólnie się strasznie boję walki z tym Nicholasem. Bo tą walkę jest trochę pamiętam i boję się tego. Ta na pewno będę failował. Ale uwierzcie mi, że ja w ogóle nie pamiętam zakończenia tej gry. Jeśli chodzi o Plague Tale właśnie. Więc zakończenie akurat może mnie zdziwić. Zakończenie akurat może mnie bardzo zaskoczyć, ale zobaczymy jak będzie. No, znaczy jeśli chodzi o Wiedźmina 2, no to znaczy chyba moje podejście ogólnie do szkatel, do ludzi w tej grze, więc myślę, że chyba możecie się spodziewać tego, że ja w mojej serii wybiorę się Skyrmeta właśnie. To ciekawe, grałem w Wiedźmina 2 już wcześniej i ani raz do tej pory nie wybrałem ścieżki Rosa. Nie mam na to odwagi, nie potrafię tej ścieżki wybrać na chwilę obecną. No i w mojej serii też jak najbardziej wybrać ścieżkę Roweta. Jebać Rosa. Ja Rowet lepszy. Bardziej nie przekonuje mnie jego poglądy. No i to jest sprawa, za którą walczę. Dobra, dało się wygrać. No i teraz co do wpisu postaci będę wam nie pokazywał, ale to z czasem, gdy dojdziemy do otwartego świata w tej grze. Bardziej otwartego świata właśnie. Gdy do owego świata dojdziemy, to wtedy wam owe wpisy o postaciach będę pokazywał. Dobra, lecimy dalej. Wirujący ptasek to zrobiliśmy, no to teraz Hali i Piekło.
A to pamiętam, tutaj będzie parę ciasnych przestrzeni, przez które będziemy musieli przelecieć. I właściwie te wyścigi oraz podkowy to już ostatnia rzecz, która nam na chwilę obecną została do zrobienia wraz w tu raz. I to jest ogólnie set podejść kolejnych misji fabularnych. Potem mam jeszcze dojdzie kamienią, którego jeszcze mamy cel nie lubię i mogę naprawdę tę misję medyć strasznie w kamieniomie. To zwłaszcza ta ostatnia misja jest ciężka. Ja to teraz odcinkam, co mogę mieć z tym problemem. No i również jest potem, gdy wrócimy do Rosados, to będziemy musieli terps posejmować, to też się nie będzie zrobię. Pozbędziemy się balansów oraz bogosów na dobre. No ale tak powiem, to jest co, Meli będzie? A co Meli? Meli to jest Blacktail. Mili będzie? Do wyratkowania! No mało brakowało teraz. Bardzo mało. No to jeszcze mile będzie do wyratkowania. No i również jest... no będzie ten napad na Caligurę do zrobienia i to właściwie będzie tyle, jeśli chodzi o... A nie, jeszcze będzie ta strzelnica. O nie, nie mogę to zapomnieć. I o sobie zrobimy dopiero wtedy, gdy wrócimy do Los Santos. Bo wtedy będziemy mieli setki wyzwania odblokowane. No z tym mogę mieć problem akurat, jeśli chodzi o strzelnicę. Podobnie jak mogę mieć teraz problem z tym checkpointem. No was chyba powaliło w tym momencie. No po prostu widzę, jak taki wujek Bohun zaliczyłby grabę w tym momencie. Przechodząc to. On nie dałby rady tego przejść, nie ma takiej opcji. Wow! Co zrobiłem? Kamerę zmieniłem. Ale to bez tego też uwielbiam, jest zajebista. Jest piękna glina, czyli bardzo. Wow! Taka trochę większa ścina. No dobra. Taka większa ścina na chwilę to akurat nie problem. Lepiej niż za te programy do nagrywania, gdzie w zasadzie się bez przerwy ścinało. Co prawda mógłbym próbować nagrywać co teraz w tej chwili odgrę na tym programie, ale już teraz próbowałem i się nagranie zepsuło, skrzasiło się nagranie, więc... I zdecydowałem się na Aksiona. A właściwie to pierwszy odcinek z GTA San Andreas nagrywałem w taki sposób. Nagrywałem wyzwanie do tego programu, ale w tej chwili grę, no i się nagranie zepsuło. Dwa razy co takie próbowałem zrobić, no i potem się przestawiłem na Aksiona. Jeśli chodzi o pierwszą serię z GTA San Andreas i właśnie dlatego pierwsze odcinki były nagrywane Aksionem. A później nagrywałem taty program do nagrywania, tyle że przechwytywałem system, a nie grę. Łatwo nie jest, ale nawet z takimi trudnościami jestem sobie w stanie poradzić. W końcu jestem mistrzem GTA, no chyba już mogę się mniej więcej nazwać mistrzem GTA, bo bardzo dobrze mi idzie te klocki. Dobra, to oczywiście mistrzem GTA San Andreas, bo... W GTA co mogę failować. To już od razu mówię, bo ja GTA co nigdy nie przeszedłem, to już od razu mówię. Boję się, jeśli mamy cel tylko z takich mistrzów GTA 3. No i również GTA 4, to mogę mieć problemy akurat.
bo to już jest trudniejsze do zagryzienia, ale do tego teraz przejdziemy w swoim czasie. Proszę bardzo. Kolejne zwycięstwo. No i teraz zabieramy się za As Wojny Światowej. To już właściwie będzie ostatnie wyzwanie do zrobienia. A w tle lecą Askrax! Pięknie! Askrax! Niech lecą nas na piękne uroce Askrax! One zaprowadzą nas w stronę zwycięstwa, mam nadzieję. Co prawda to jeden z nich zna, ale miejmy nadzieję, że Askrax nas pomogą na to przejść. A się zakną na chwilę. Dawam ich poczekać. Dobra, słuchajcie, no dosyła się kolejna niezbyt przyjemna sytuacja z fanem Lafistranezy, mianowicie jakiś gość tam do mnie odzywa, że ej, to tak nie krytykuje Lafistranezy, bo ja kocham Lafistranezy ogólnie. Tak, a ja mam tu w dupie, że kocham Lafistranezy. Lafistranezy ma sporo wad. Tak sporo wad, że Wix ma lepsze postacie od Lafistranezy, to po pierwsze, po drugie. Ja bym to zapisał o Rachel, a teraz z kolei pyta się mnie, kim jest Rachel. Kurwa mać! To fajnie Lafistranezy mogą być jeszcze bardziej spierdoleni? Nie dość, że nienawidzą Rachel, to jest niektórzy nawet nie ogarniają, kim jest Rachel? I to jest jedynie potwierdzenie tego, co kiedyś mówiłem, tylko raz właśnie, że... Oni już mają w dupie, Chloe, mają w dupie Rachel, albo mają w dupie Chloe i Rachel, albo ich nienawidzą. Albo jeszcze lepiej, ich w ogóle nie pamiętają. No to wyjście, już Chloe... Kto to jest Chloe w ogóle? Ja nie znam Chloe, a jest to fan Lapis Rage. Się nazywa, pan Lapis Rage. A nie za Chloe, która jest najbardziej istotną postacią w tej grze. Tak, Chloe jest najbardziej istotna, a nie Max. To po pierwsze, po drugie. Gość twierdzi, że nie wie, kim jest Rachel. Fan Love is Strange nie wie, kim jest Rachel. Kurwa mać! A potem się ludzie dziwią, za tych ludzi nienawidzę. Tych fanów Love is Strange. Jak można być fanem Love is Strange? Jak można znać Love is Strange i nie wiedzieć, kim jest Rachel? No to... Co będziemy fan Lafis Trend, skoro nawet Rachel nie znasz? No ale co, no Max to już znasz! Znasz już Max, znasz Steve, znasz Alex! Znasz najbardziej nudne, toksyczne, głupie postacie ever! Bo nie ma gorących postaci od Max, Alex i Steve. Ja tam jedynie Marinette i Ellie z The Last of Us 2 są na równi z Max. No ale to jest kolejny po prostu gość, który jedynie pokazuje, jak, że tak powiem, durny, toksyczny, głupi jest fanbase tej gry. Serio, wolę gadać z fanami Wings, oni mają więcej oleju w głowie niż ten durny fanbase Lafis Trend. To jest daleko im do wielce inteligentnych ludzi, ale i tak fani Wings mają więcej oleju w głowie, są bardziej inteligentni niż ci fani Lafis Trend właśnie. Dobra. Ja w tym momencie kończę odcinek, to będzie na tyle, na razie, a w kolejnym odcinku będziemy robili wyścigi w Los Santos. Trzymajcie się, bywajcie.